Są trzy takie sypialnie i każda sypialnia ma swoją prywatną toaletę. Nowe kafelki wszędzie, nowe drzwi, nowe szafy i tak dalej. Kuchnia, która jest naprawdę bardzo duża. Akurat kuchnia jest bardzo, bardzo duża. Witamy z jakiejś troszeczkę obrzeży Pattayi. Znajdujemy się... Gdzie my się znajdujemy? Właśnie ciężko nawet powiedzieć, gdzie się znajdujemy. Na jakimś troszkę zadupiu. Przyjechaliśmy oglądać kolejne nieruchomości, kolejny dom, jakąś willę, która jest na sprzedaż. Czekamy właśnie na właściciela. Zaparkowaliśmy samochód, jest bardzo gorąco i właśnie jesteśmy nawet 2 minuty przed czasem, więc bardzo kulturalnie, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać dłużej niż 15 minut na osoby, które mają nam pokazać dom, bo takie rzeczy w Tajlandii jak najbardziej się zdarzają. Przed nami jakieś boisko, taka okolica. Dosyć ruchliwa droga, taka jakaś gdzieś, kurczę, boczna, ale mimo wszystko bardzo duży ruch tutaj jest. A tutaj mam jakieś takie boisko do piłki nożnej. Jedno, w takim trochę gorszym stanie. A tutaj drugie, które jest naprawdę całkiem fajne. Takie odnowione, odmalowane i ciekawe, no. Bardzo wysokie siatki, żeby piłka nie wyleciała. Oświetlone lampy na rogach i wygląda to o wiele, wiele lepiej. I tutaj pograć jak najbardziej można. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj chyba raczej mało osób pograło, bo bardzo grzeje słońce. No to tylko wieczorami. No. I tylko leciutko wieje wiatr. A jeszcze tam za tym boiskiem jest drugie boisko, tylko chyba z trawą. I tam też są jakieś bramki, jakieś takie boisko treningowe. Tam też jest tak ładnie zadbane. Więc to jest jakieś, kurcze, jakieś miejsce, gdzie chyba sobie trenują tutaj jacyś piłkarze ogólnie. Także nawet nie wiedziałem, że tutaj w ogóle w piłkę grają i że takie rzeczy można nawet znaleźć, ale no w Pattayi jest naprawdę wiele różnych rzeczy. I czekamy na panią, bo okazuje się, że do tego budynku, gdzieś tutaj do tej willi nie wchodzi się od tej strony, tylko gdzieś od drugiej i pani to zaraz po nas podejdzie i nas zabierze tak, jak trzeba się tam dostać. Ale jak ktoś ma sporo pieniędzy i chciałby zainwestować i coś sobie tutaj wybudować, to już nawet jest szkielet i dach, co najlepsze, dach już jest praktycznie prawie że skończony, dachówki już są położone. No ale budynek wygląda w ten sposób, ale zadaszenie jest. Co my tu jeszcze mamy? No tak, jakaś restauracja. Całkiem ładnie wygląda. Ale nie wchodzimy, bo nie jemy. Słuchajcie, jesteśmy w tej willi, no nie, to zdecydowanie za dużo powiedziane, patrząc gdzie ostatnio byliśmy i co ostatnio widzieliśmy, to jesteśmy w jakimś takim domu, w jakimś takim trochę też dziwnym zabudowaniu, zaraz wam powiem też dlaczego, pokażę. Tutaj mamy jedną z sypialni, są trzy takie sypialnie i każda sypialnia ma swoją prywatną toaletę, czyli jest toaleta, umywalka, lusterko z szafeczką tutaj po prawej i miejsce na prysznic. I tak wygląda łazienka. Wszystko tu jest takie odnowione. Nowe kafelki wszędzie, nowe drzwi, nowe szafy i tak dalej. Tylko to wszystko jest w takim bardzo, bardzo, bardzo dziwnym stylu. Bo zobaczcie na przykład, jak wygląda ta szafa. To jest szafa. Ja mam wrażenie, że jestem gdzieś na jakimś magazynie, a nie w mieszkaniu. No kurde, no taki styl totalnie mi się nie podoba. Te szarości takie trochę z tym białym, to też tak w sumie to dziwnie wygląda. No tutaj na dole widać ewidentnie, że te drewna i tak dalej, no to, że jest to stary budynek, tylko po prostu trochę odnowiony. No i ktoś chce to teraz sprzedać. A takie dziwna zabudowa dlatego, że słuchajcie, no tutaj jest na przykład taki balkon. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest na przykład w ogóle jakiś dach. I tutaj jest taki balkon dziwny, malutki. No i tutaj jest już jakiś w ogóle inny budynek, inne mieszkanie, inne w ogóle nie wiem co. No tam na przykład kawałek dalej jest taka, wygląda willa, no okej, fajna, coś. Tu jakieś tam też inne budynki tak wyglądają dość spoko. A tutaj też, o, jakieś super odnawiają i tak dalej. Ale to wszystko, a to nie, ta chyba jest w ogóle nowa budowana. Tu pewnie będzie jakiś basen na dole. A ogólnie tutaj to jest jakiś stary budynek z próbą przerobienia na coś nowego. Tutaj mamy drugą sypialnię, zdecydowanie przygotowaną pod dzieci, pod bardziej nawet dziewczynkę, nie tyle pod dzieci. Taki trochę też śmieszny styl. Tutaj też jakieś takie śmieszne trochę biureczka, takie trochę to tajskie, takie trochę, nie wiem jak to nazwać, to też takie wszystko plastikowe. No patrząc na to, jeszcze raz mówię, co widzieliśmy
Przy ostatnim filmie, gdzie byliśmy w naprawdę pięknej willi 185-metrowej, to w ogóle nie da się tego porównać. Ale no, da się tu oczywiście mieszkać jak najbardziej. Te mieszkanie, ten dom, nie wiem jak to nawet nazwać, jest na sprzedaż za około też 500 000 złotych, tylko no jesteśmy w mieście, tak? Już nie tak poza miastem jak tamta willa, tylko tu jesteśmy tak dosyć w mieście, choć też na takim jakimś troszkę zadupiu, no ale jednak w mieście. No i ta szafa tutaj też jest taka sama, telewizor na górze i wiatrak na suficie. W każdym oczywiście pomieszczeniu jest też klimatyzacja, nowa na szczęście klimatyzacja. I tutaj mamy kolejną właśnie znowu łazienkę, toaletę, prysznic i każdy pokój zamykany, a są trzy, ma swoją własną łazienkę. Także no fajnie ogólnie, tylko to miejsce i ten cały wystrój tego wszystkiego to jest takie trochę dziwne. No i to właśnie jesteśmy na piętrze, bo to jest dwupiętrowy budynek. A teraz zejdziemy na dół, tam gdzie się w ogóle wchodzi, gdzie jest living room, czyli salon z kuchnią. Jest to naprawdę duża przestrzeń. Gdyby może jakoś to inaczej urządzić, to mogłoby to być całkiem fajne mieszkanie, a tymczasem jest takie trochę średnie. Tutaj mamy ogromne lustro jakieś takie zamontowane i ogromny telewizor, naprawdę nie wiem ile on ma, co, nie, chyba z 70. I tutaj jeszcze wejdę do tej ostatniej, trzeciej sypialni. Tu jest jakaś taka szafa, kurde, z jakimiś takimi lustrami, czy nie wiem, czy nie lustrami, tylko za takim szkłem w ogóle z przesuwanymi drzwiczkami. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, to jest w ogóle dziwne. Tutaj wiatrak na ścianie nawet zamontowany, też klimatyzacja i łóżko. No i dodatkowo tutaj też jest łazienka, tylko ta już nawet nie jest zamykana, tylko taka, w ogóle tutaj nie ma na przykład okien. Jest jak jest, jak widzicie. Taka łazienka i tutaj miejsce na prysznic. Tylko właśnie tu jest tak, no tak kurczę, no ciężko mi to określić w ogóle. No bez okien, no to tak słabo trochę. A nie, tu jest takie okno, no ale to takie, to tak ogólnie to tak wszystko słabo wygląda. Tutaj jestem właśnie w tym saloniku i jest jeszcze pod schodami zrobiona kolejna toaletka, ale gdzie jest tylko toaleta i umywalka. No ale to mamy w takim razie 4 toalety i 3 zamykane sypialnie, salon i kuchnię, która jest bardzo duża. I tutaj jeszcze ta właśnie kuchnia, która jest naprawdę bardzo duża. Akurat kuchnia jest bardzo, bardzo duża. Wszystko jest takie odnowione, fajnie wygląda. Lodówka, sprzęty nowe. Więc jeśli chodzi tutaj o kuchnię, to jest spoko. Oświetlenie spoko. Ogólnie całe mieszkanie jest odmalowane. I no tak ogólnie fajnie. Tak odnowione, ale no jest takie zimne strasznie, że tak powiem, w takich kolorach zimnych, szarych, szary, biały i tak jest to tak trochę pusto, takie kafelki, tylko białe ściany, bez żadnych jakichś obrazów, bez niczego, ale może gdyby ktoś sobie to jakoś ładnie ustroił, no to mogłoby to być całkiem w sumie fajne mieszkanko. Tutaj jeszcze taki tarasik, takie wejście zadeszone, gdzie można zaparkować skuter, czy nawet samochodem wjechać. Także jest dosyć tutaj duże takie miejsce. Zapytamy za chwilę o komentarz Emmę i Dorotę, niech wyrażą swoje zdanie na temat tego miejsca, ale to za chwilę. Tutaj jest jeszcze też takie miejsce, gdzie w sumie można zaparkować auta. Tutaj właśnie poparkowaliśmy. Tutaj jest właśnie, nie wiem co, jakiś taki budynek sąsiadujący w takim trochę nie za bardzo stanie. Tutaj jakaś willa, która się też sam buduje, remontuje. I takie ogólnie tutaj takie spokojne miejsce, ale takie dziwne, co? Trochę dziwne. No gorące jest, no takie tajskie, bardzo tajskie. Chociaż tutaj z zewnątrz widzę, że ten dom, to chyba dom można w sumie powiedzieć, jest taki dosyć odnowiony, pomalowany, wszystko super, ale to jest ogólnie taka stara zabudowa, nie? No stara zabudowa, która została po prostu troszkę odnowiona, odmalowana, odrestaurowana. To jest mocno widać odremontowane, tylko jeszcze nie kończone. No właśnie, albo jest mocno odremontowana, albo w ogóle jakaś nowa może wybudowana z tym wielkim płotem. No to nie wiem, no możliwe. No ale tu tutaj ktoś się mocniej postarał, wymienił okna. To jest wszystko wywalone. No tak, ktoś tu. Tak, tak. To są chyba 2 naraz jakby kupione. Chyba tak. Ktoś tu zrobił naprawdę dobrą demolkę. O właśnie, tu widzisz, tu sobie zrobił basen. Mhm, tutaj, no tak. A bo to jest tak, tam byłem na tym balkoniku z tamtego domu i widziałem właśnie to. I to właśnie teraz jesteśmy tutaj na dole. No, ten będzie na pewno dużo lepszy. Nowy dach chyba, albo przynajmniej pomalowany. No tak, okolica ta sama. No tak, troszkę dziwno, no. Dziwnie. Emma, możesz wyrazić teraz swoje zdanie. Come on! Lepiej nie. No come on!
No powiedz co. Bardzo słaby, nie podoba mi się. No a potem, co myśmy widzieli wczoraj, no to... Tak, to ciężko w ogóle. Teraz będzie ciężko to robić. No właśnie, ciężko teraz będzie przebić to. Ale tutaj jest nie fajnie, bo w domu jest bardzo gorąco. No tak, i... tam nie wiem nic. Tak samo jak tam też robi w to, co byliśmy, oglądaliśmy, nie? Tam było podobnie. No ale tam chociaż był duży basen, tak? Wspólny taki. No, nie? Jakieś podwórko, gdzie można wyjść. Gdzieś coś posiedzieć tutaj, w sumie też jest podwórko, ale no... Posiedzieć tu może, patrzę na dwa miejsca. Ale jest tak jak jest. Dobra, wsiadamy w nasze nowe szokobucu wynajęte i lecimy dalej. Dobra, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie ominęły Was żadne filmy, to jeszcze kliknijcie dzwoneczek, żebyście byli informowani o nowych filmach i oczywiście łapka w górę i miły komentarz. Jak będzie z 3000 łapek w górę, to nagramy kolejny film z mieszkań. No i to jeszcze nie ten kanał, Emma. Niech będzie 30, nie, niech będzie 40, 50, dobra, 50. Jak będzie 50 łapek w górę, to nagramy jeszcze inne fajne mieszkania. Nie, 3000. Dobra, okej. 3000 to będzie następny film. Dobra, a jak nie, to dopiero za miesiąc. Nie. A z okazji, że zbliża się nasz setny odcinek od naszego przyjazdu w październiku 2023 roku do Tajlandii, ostatnim razem, kiedy przylecieliśmy tutaj na dłużej, to zapraszam Was na pierwszy odcinek, który nagraliśmy właśnie po przylocie. Mam nadzieję, że będzie Wam się bardzo podobał, zostawicie pod nim wiele łapek w górę, zasubskrybujecie kanał i oczywiście link do tego filmu znajdziecie w opisie filmu w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla Wam się też ikonka, którą możecie od razu kliknąć i przejść do obejrzenia tego filmu. Zapraszamy!